Moja katolicka rodzina. Święty Dominik de Guzman, światło Chrystusa dla wszystkich. Moi drodzy, dziś na naszych zajęciach opowiem wam o życiu świętego Dominika de Guzman. Przygotowałem prezentację i film z mojej ostatniej podróży do Hiszpanii. Odwiedziłem miejsca, w których żył święty Dominik. Czy możecie zgasić światło? Święty Dominik urodził się w Careluega w Hiszpanii około roku 1170. Oto zdjęcia z wioski, które zrobiłem. Jego rodzicami byli Don Felix de Guzman i Donna Juana de Aza. Ojcze Michale, czy jego rodzina była bogata? Tak, byli hiszpańską szlachtą. Ale spójrzcie na to. Kiedy tam przebywałem, poznałem brata Ernesto. Witam, chciałbym przedstawić brata Ernesto, dominikanina. Któż lepiej od niego odpowiedziałby nam o życiu jego zakonu? Witajcie, dzieci. To, co tu widzimy, to klasztor dominikanów. Czy wiedzieliście, że święty Dominik był dobrym uczniem, tak jak wy? Kiedy miał 6 lat, wysłano go do jego wuja na nauki. A kiedy miał 14 lat, wstąpił na uniwersytet w Palencia, by studiować teologię. Był bardzo dobrym studentem i w wieku 25 lat został wyświęcony na księdza i uzyskał tytuł profesora Pisma Świętego. Widzicie, święty Dominik był dobrym uczniem. Był geniuszem? Tak, Dominik był bardzo inteligentny. Ale nie walczył w żadnej wojnie. I nie czynił cudów? Wkrótce się przekonać. W tamtym czasie toczyło się wiele wojen pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Wojny te powodowały ogromne zniszczenia i głód, ponieważ uprawy były zniszczone. Sprzedał więc wszystko, co miał, by pozyskać pieniądze dla ubogich. I chcesz wszystko sprzedać? Tak. Wszystko oprócz moich książek. Studiuję je codziennie. W takim razie dobrze. Kupuję wszystko. Proszę, ojcze Dominiku, pomóż mi. Mój brat został uwięziony przez muzułmanów. Zabiją go. Nie martw się. Sprzedam się jako niewolnik. Zaproponuję im wymianę ja za twojego brata. Ojcze, jesteś... Nie ma już o czym mówić. Wkrótce Palencję obiegły te wieści i mieszkańcy pospieszyli wspomóc Dominika. Wszyscy zaoferowali pieniądze na ratunek. A więc nie musiał być wymieniony za więźnia? Dokładnie. Wiele osób podzieliło się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi. Dobrze, dokończymy opowieść jutro. Czemu mnie wołałeś? Co masz mi do pokazania? Patrz! Co to jest? Nadajnik radiowy. Poważnie? Jego zasięg to tylko kilka kilometrów. Ale to wystarczy, by dotrzeć do całej dzielnicy. To super! Możemy mieć własną radiostację. I robić nasze własne programy. Doskonale! Możemy zacząć od programu o jedzeniu w naszej szkole. Właśnie. Powiemy, by zrezygnowali z warzyw. No, obrzydliwe! I zamiast tego zażądamy frytek. To zaczynajmy ten program. Słyszałeś, co mówili? Tak! Nigdy więcej warzyw! Chcemy frytki! Nigdy więcej warzyw! Chcemy frytki! Nigdy więcej warzyw! Chcemy frytki! Ojcze Michale, zaczęliśmy tworzyć program radiowy. Wiem. Zrobiliśmy program o szkolnym jedzeniu. Tak, słyszałem. Będziemy sławni! Tak, będziemy sławnymi dziennikarzami. Hej, a możecie zrobić program religijny? Moglibyście czytać fragment Ewangelii każdego dnia. Chyba nie, to nie byłaby zabawa. Czego nie cierpimy? Warzyw! Czego chcemy? Frytek, natychmiast! Nigdy więcej warzyw! Chcemy frytek! Nigdy więcej warzyw! Chcemy frytek! Zobacz, Sergio, posłuchali nas. Tak, usłyszeli nas w radio. Musimy to zakończyć. Tak, musimy odebrać im nadajnik. Cóż, moglibyśmy porozmawiać z Aleksem i Sergio i poprosić ich, by nie robili tego typu programów. Dobrze,
Kontynuujmy opowieść o świętym Dominiku de Guzman. Czy możecie zgasić światło? Bracie Ernesto, czy to prawda, że święty Dominik był wielkim podróżnikiem? Tak, był. Wszystko zaczęło się od króla Alfonsa VIII, który poprosił biskupa VIII o wyjazd do Danii i prośbę o małżeństwo w imieniu jego syna Ferdynanda. Biskup poprosił świętego Dominika o towarzyszenie mu w tej długiej podróży i razem wyruszyli do Danii. Razem przemierzyli ponad 1600 kilometrów, przejeżdżając przez wiele miasteczek i wsi. Podróżując przez południową Francję, Dominik widział, jak szybko rozprzestrzenia się herezja albigensów. Ojcze Michale, co to była herezja albigensów? Albigensi wierzyli, że wszystkie rzeczy materialne są grzeszne. Jak na przykład ciastko czekoladowe? Albo koszykówka? Cóż, tak. Wierzyli, że tylko rzeczy ducha były święte. Ale nuda. Wszystkie rzeczy materialne są grzeszne, a Jezus Chrystus miał ciało, nieprawdaż? Więc Jezus Chrystus nie mógł być Bogiem, ponieważ wszystko, co związane z ciałem, jest złe. Chwileczkę, to nieprawda. Jezus Chrystus miał ciało, które uświęcił i wszystkie materialne rzeczy. Żył jak zwykły człowiek. Jak ksiądz może mówić takie rzeczy? Rzeczy, które stworzył Bóg, są dobre. Możemy ofiarować Bogu posiłek lub dobrą książkę. I tak Dominik zdał sobie sprawę, że jego rolą jest nauczanie tych ludzi prawdziwej religii i aby to zrealizować, założył zakon kaznodziejów, znany również jako Dominikanie. I wiecie, co zrobił święty Dominik? Wybrał najlepszych nauczycieli, by szkolić swych zakonników. W ten sposób byliby dobrze przygotowani do nauczania prawdy. Później jeden z jego uczniów był największym myślicielem w historii Kościoła, święty Tomasz z Akwinu. Paula? Tak, mam telefon komórkowy. Kupiłam go za oszczędności jak ty. Teraz będziemy mogły rozmawiać cały dzień. Od kiedy masz telefon komórkowy? Czemu pytasz? Dobra, dobra. Saro? Hej, właśnie weszła moja mama, zadzwoni później. Saro, nie możesz wysiedzieć o telefonie cały dzień. To uzależnia. Tracisz czas, który mogłabyś poświęcić na inne sprawy. Ale mamo, to takie fajne. Mogę też robić zdjęcia, słuchać muzyki. Wiem, ale myślę, że powinnaś go używać tylko w ważnych sprawach. I to wszystko. Ale mamo... Poza tym, korzystanie z telefonu tylko w konkretnych wypadkach jest znakiem chrześcijańskiej skromności. Chrześcijańskiej skromności? Tak. Święci nauczyli się radzić sobie bez materialnych rzeczy. Jasne, ale to takie nudne. Wszystko, co fajne, jest grzeszne. To nieprawda. Właśnie, że tak. Święci byli biedni, nic nie mieli, nie dojadali, nie bawili się. Hej, hej. Wiesz, że to nieprawda. Nie chcę żyć jak oni. Słuchaj, święci wiedzieli, jak się bawić i dziękować Bogu za dobro w ich życiu, ale równocześnie panowali nad swoimi rządzami. Starali się być ponad rzeczy materialne. Jak święty Dominik de Guzman, który sprzedał wszystko i oddał biednym? Właśnie tak. Podróżował nauczając w miasteczkach i wioskach. Chodził na boso i nie miał nawet domu, w którym mógłby nocować. Nocami modlił się w wiejskich kościołach. Spędzał całe noce na modlitwie i czasami zasypiał w kościele. Czasami zapraszano go na obiad, bo nie miał swojego jedzenia. Dziękuję za zaproszenie do waszego domu. Jesteście bardzo mili. Proszę, jedz, ojcze, ile tylko chcesz. Zjem tylko jedno danie, nic więcej. Cóż, w takim razie przynajmniej się napij. Posmakuj tego wspaniałego wina. Jeszcze nigdy takiego nie piłeś, gwarantuję. Co robisz? Rozcieńczyłeś wino. Jestem ci bardzo wdzięczny za gościnność i dziękuję ci z głębi serca. Ale rzadko pijam wino i zawsze mieszam je z wodą. Taki mój zwyczaj. Święty Dominik powiedział swoim wyznawcom: musimy rozmawiać z Bogiem lub o Bogu. Miał na myśli modlitwę lub apostolat. To bardzo ważne. W jaki sposób możemy realizować apostolat? Cóż, macie potężne narzędzie. Chodzi o nasz program radiowy? To prawda. Posłuchajcie, moglibyście pójść do klasztoru dominikanów i porozmawiać z bratem Leopoldem. On wam pomoże stworzyć program religijny.
To chyba trochę nudne. Moglibyście przeprowadzić wywiad. Podoba mi się ten pomysł. Będziemy dziennikarzami, a brat Leopold będzie naszym gościem. No dobrze. Codzienny program? Bardzo dobrze. Możemy codziennie rozważać Ewangelię. Dobrze, będziemy nadawać o 18 wieczorem. Może brat czytać fragmenty Ewangelii, a my będziemy zadawać pytania. Brzmi nieźle, wiecie. Jestem dominikaninem i moją misją jest nauczanie. Sądzę więc, że program taki jak wasz będzie do tego doskonałą okazją. Gdy święty Dominik żył w naszych czasach, też miałby swój program? Myślę, że to bardzo prawdopodobne. Bracie Leopoldzie, czy święty Dominik miał objawienia? Tak, wielu świętych widziało naszego Pana lub Maryję Dziewicę. Tak, to prawda. Pewnej nocy, podczas modlitwy, ujrzał Najświętszą Maryję Pannę. Najświętsza Maryja Panna pojawiła się z różańcem w dłoni i pokazała mu, jak się na nim modlić. Synu, podróżuj po świecie i nauczaj modlitwy Różańca Świętego. Obiecuję ci, że wielu grzeszników nawróci się i otrzyma obfite łaski. Najświętsza Maryja Panna powiedziała mu, jak potężną bronią jest różaniec. Czyni wiele dobra. My już odmawiamy różaniec. Tak, ale tylko trzy zdrowaś Mario na każdą tajemnicę, bo jesteśmy jeszcze dziećmi. Myślę, że to dobrze. Możemy również odmawiać różaniec podczas waszego programu. To nie jest chyba najlepszy pomysł. Tak, koledzy by nas się śmiali. Poproście Boga, by dał wam odwagę do odmawiania różańca jak świętemu Dominikowi. Nie przejmujcie się, jeśli koledzy będą się z was śmiać. Hej, wasza audycja jest świetna. Tak, jest bardzo zabawna. Dzięki. Lubię program z bratem Leopoldem. Serio? Tak, i co z tego? Nie, nic nie jest. Gdzie znaleźliście tego zakonnika? Jest naprawdę interesujący. Jest dominikaninem. Chciałabym pogratulować Aleksowi i Sergio codziennej audycji o Ewangelii. Myślę, że to wspaniały sposób wykorzystania waszego nadajnika w dobry sposób. Gratulacje, chłopcy. Sara, Paula, co robicie? Nic. Nic? Pokażcie. Czy używacie telefonów komórkowych? No, ja... Nie mam innego wyboru, jak tylko zabrać wam telefony. Wiecie, że nie można korzystać z nich w klasie. Och, ale prosimy! Obiecujemy, że już je schowamy i nie będziemy ich wyciągać. Obiecujemy! Przykro mi, trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Zatrzymam je i poczekam, aż wasi rodzice je odbiorą. Widzę, że w tę niedzielę przyszło więcej dzieci niż zwykle. To pewnie dzięki audycji brata Leopolda. Jestem bardzo zadowolony, że wam się podoba i czegoś się uczycie. Wiecie, święty Dominik był wspaniałym misjonarzem, ale mówił: najpierw rozważaj, potem naucz. To znaczy, by czynić apostolat i prowadzić przyjaciół do Boga, najpierw musimy oddać się Bogu w pełni, co można osiągnąć przez modlitwę. Apostolat jest jak szklanka wody, która napełnia się i rozlewa dookoła. Najpierw trzeba tę szklankę napełnić Bogiem. Kiedy święty Dominik przechodził obok klasztoru i usłyszał dzwony, zatrzymał się i przyłączył się do modlitwy zakonników. I my też, przechodząc obok kościoła katolickiego, możemy wejść do środka i powiedzieć Panu Bogu, że Go kochamy, ponieważ jest tam w tabernakulum. Święty Dominik również mówił, że powinno się czytać fragment Ewangelii każdego dnia. To właśnie robi brat Leopold każdego dnia w swojej audycji. Zgadnij co. Zdecydowałem się poświęcić chwilę na modlitwę każdego dnia, by wypełnić się Bogiem jak ta szklanka. Okej, ja też chcę tak zrobić. Martin biegnie z piłką, Fran zastępuje mu drogę i faul. To dwa wolne rzuty dla Martina. Robi się ekscytująco, nieprawdaż?
Nie mylisz się? Jeśli Martinowi się uda, będzie mistrzem tych zawodów. Hej, Sergio, spójrz! Kim oni są? Nie mam pojęcia. To chyba policjanci. Szybko, schowaj nadajnik. Wy jesteście Alex i Sergio? To zależy. Alex, ludzie mówią tak tylko na filmach. Zapytam was jeszcze raz. To wy macie ten nadajnik? Proszę, panie oficerze, nie zabierajcie nam nadajnika. Nie robimy nic złego. Czemu się śmiejecie? Jesteśmy z lokalnej stacji radiowej. Chcemy zaangażować was do prowadzenia cotygodniowej audycji religijnej. Będzie to program dla dzieci. I nie zapominajcie przyprowadzić brata Leopolda. Uwielbiamy wasz program. Słyszałeś? Nie mogę uwierzyć. Program w lokalnym radio. To nie fair! Zasłużyłaś na to, ostrzegałam cię. Odbierzesz telefon? Tak, pójdę odebrać ten telefon, ale zatrzymam go przez tydzień. Mamo, Sara, Mikołaj, proszę o uwagę. Słyszeliście już wieści? Z twojej miny wnioskujesz, to coś dobrego. Chcą nas zatrudnić do prowadzenia audycji w lokalnym radio. Naprawdę? Tak, będziemy ją tworzyć razem z bratem Leopoldem. Będziemy sławni i ludzie będą prosić o nasze autografy. I będziemy jeździć na konferencje po całym świecie. Okej, to nie takie ekscytujące. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosna. Zazdrosna chyba żartujesz. Co się z nią dzieje? Jest zła, bo nie będzie mogła korzystać z telefonu przez cały tydzień. Dziś dokończę wam opowieść o świętym Dominiku. Bracie Ernesto, czy możesz powiedzieć nam, jak zmarł święty Dominik? Cóż, ojcze Michale, święty Dominik zmarł 6 sierpnia 1221 roku, w wieku 51 lat. Był już bardzo, bardzo zmęczony. Nie dziwi mnie to, po tym jak spędził życie na podróżach i nauczaniu. Dokładnie. Zmarł w Bolonii we Włoszech, gdzie jego szczątki spoczywają do dziś. Był kanonizowany przez swego wielkiego przyjaciela i wielbiciela, papieża Grzegorza IX. Papież powiedział: nie mam żadnych wątpliwości co do świętości tego człowieka, tak jak nie mam wątpliwości co do świętości świętego Piotra czy świętego Pawła. Wow! Wiesz co, siostro Patrycjo? Nie mamy telefonów od kilku dni i nic takiego się nie stało. Oczywiście. Chyba przeszłyśmy tę próbę. Oczywiście, że tak. Jestem bardzo zadowolona. Wiecie, wasze podejście jest miłe dla Boga. To taki mały akt ubóstwa. Jak u świętych? Dokładnie. Wielu świętych ofiarowało swoje ubóstwo w zamian za nawrócenie tych, którzy nie kochali Boga. Ofiarujemy nasze małe poświęcenia za tych, którzy nie wierzą w Boga. Właśnie, w ten sposób będziemy misjonarkami, jak święty Dominik. A teraz, drodzy przyjaciele, zakończymy naszą audycję modlitwą Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.